Witam Państwa bardzo serdecznie. Moja serdeczność wynika z radości spotkania z Państwem, jak również szczególnego święta, które jest przed nami. A to święto to święto zmarłych, to święto pełne wspomnień przywoływanych z racji znajomych, przyjaciół, naszych bliskich, którzy od nas odeszli. I choć. Yy, to przejście na drugi brzeg jest wpisane w nasze życie, to jak trudno jest się z tym odejściem pogodzić. Z radością witamy narodzin małego dziecka, z radością witamy dzieci, które przystępują do komunii, cieszymy się ze ślubów, ale jak trudno jest się pogodzić z tym, że ktoś od nas odchodzi. Odeszło tyle wspaniałych ludzi. Z racji książek, które się ukazały, chcę opowiedzieć Państwu o księdzu twardowskim, który od nas odszedł, który pisał tak przepiękne wiersze. Agnieszka Osiecka, ta wspaniała kobieta, która napisała tyle pięknych wierszy, sztuk scenicznych i tyleż pięknych piosenek, która była osobą tak wielką, tak życzliwą, tak chętnie spotykającą się z ludźmi. Również Jerzego Waldorfa, osobę nietuzinkową, który swoim donośnym głosem opowiadał o dawnej Warszawie, często złośliwie mówiąc, że prawdziwa Warszawa to leży na powązkach. Ale za sprawą wydawnictwa Pruszyńskiej i spółka zaczęły ukazywać się dzieła pana Stefana Kisielewskiego. To wspaniała postać. Prócz tego, że pisarz, kompozytor, muzyk, to jeszcze i polityk. I właśnie w dziełach, które zaczęły się ukazywać, możemy te historie poczytać. W drugim tomie, który się ukazał, Opowieści Warszawskie opisuje tak jak mówi cztery Warszawy: tę przedwojenną, tę wojenną okupacyjną, powojenną i współczesną. A spotkania pana Jerzego Waldorfa i Stefana Kisielewskiego zawsze były pełne wielkich wrażeń, wzruszeń, ale również powodujące wiele uśmiechu. To właśnie z powodu tej znajomości jest tyle wspaniałych anegdot. Na stronicach książki Opowieści warszawskie można właśnie poczytać o starej Warszawie, o spotkaniach, o pisarzach, poetach, ale również jak ta Warszawa wyglądała w czasie okupacji i zaraz po wojnie, ale również o tej Warszawie współczesnej, o gonitwie ubeków za tym, co się dzieje, o czym ludzie rozmawiają, o podsłuchach w hotelach i o restauracjach, gdzie pełno tych cichociemnych. W cudzysłowie bywało. To wspaniale, że ci ludzie, którzy są tak uduchowieni, potrafią oddać swoimi słowami, swoją twórczością to wszystko, co wiąże się z odejściem kogoś bliskiego na ten drugi brzeg. Możemy tylko pozazdrościć pisarzom, poetą. Że potrafią coś takiego uczynić. A ja chciałam Państwu przeczytać wiersz takiej babuni mieszkającej w Krakowie, pani Gajeskiej, która swego czasu odwiedziła naszą księgarnię. W zbiorku poezji, a na polach kwitły lny opowiada właśnie w swoich wierszach przeżywając te chwile rozmyślając o odejściu rozmyślając o swoich bliskich którzy odeszli pisząc właśnie wiersze wiersz pani Gajewskiej pod tytułem łzy czy wszystkie łzy są jednakie bo ja wiem przecież że nie więc obetrzyj kropelkę łzę te małą i słoną perełkę. Niemowlę łzami i krzykiem świat tak gdy się narodzi. Przez całe życie też płaczą dzieci starzy i młodzi. Bywają łezki radości, <laughs> łzy szczęścia i łzy rozstania. Są także wściekłe łzy złości, gdy świat wam czegoś zabrania. Łza towarzyszy przez życie, była łza mała lub wielka, każdy ociera ją skrycie, gdy ścieka mała kropelka. Łzy są słone, słodkie, rzewne, Są też łeski niepotrzebne. Nie rozsiewał i pereł swych pośród ludzi złych. Są też łzy samotnej starości. Nie słone, lecz gorzkie łzy. Poznasz ich smak, gdy doczekasz. Poznasz ich smak i ty. A kiedy staniesz na brzegu, brzegu odejścia, rozstania, spłyni ci z oka perełka, ostatnia już łza pożegnania. Modlitwa ostatnia. Zachodzi słońce mojego życia, za horyzonty nieznane, przyjdzie porzucić mimo łez bólu wszystko, co jest kochane. Gasną nadzieje i gasną pragnienia, losu nikt nie odmieni. Dziś próżne żale i próżne westchnienia. Schodzimy osamotnieni. I tylko szkoda, tak bardzo szkoda, że los potomnych nieznany. Jak pozostawić swoich kochanych, gdy świat tak bardzo zachwiany. I nie osłonić mi już z tych moich nikogo sercem stroskanym, więc tylko modlę się dziś do Boga. Osłoń ich, panie, nad pany. Prowadź ich drogą jasną i prostą pośród zamętu i waśni. Niech oni kiedyś dojdą do ciebie, czyści, dobrzy i jaśni, a tu na ziemi niech ich omija ból i cierpienie, i trwoga. To jest moja modlitwa ostatnia. Do Ciebie Stwórco, do Boga. Pani Gajewska również napisała wiersz dla swojej ukochanej nauczycielki, która odeszła z żeńskiego liceum, które ukończyła. Nazywało się to Seminarium Nauczycielskie w Piotrkowie. Takich wierszy jest wiele. Jak pięknie w swojej biografii, opisanej przez Magdalenę Grzebałtowską, w ostatnich chwilach powiedział ksiądz Jan Twardowski, ksiądz od Biedronki, piszący przepiękne wiersze dla dzieci i dla dorosłych, ile wspaniałych myśli w jego wierszach, a w ostatnich chwilach napisał tak: Ufam Tobie, Panie Jezu ciągle tak wzdychał, odchodząc spokojny na drugi brzeg. Jezu, ufam Tobie, zamiast śmierci, racz z uśmiechem przyjąć, Panie, pod Twe stopy życie moje, jak różaniec. Emilka też, która jest osobą bardzo, bardzo wrażliwą, z którą bardzo lubimy rozmawiać, również napisała takie wiersze. Napisała wiersz dla pani Krysi Kałużowej, napisała wiersz dla swojego brata, napisała wiersz dla swoich znajomych. Pozwolę sobie odczytać jeden z nich. Ze zbiorku pośród rzeczy wielu. Spieszmy się kochać ludzi. Tak mówił ksiądz twardowski. Zdążyłam, a teraz nie umiem przekreślić adresu w notesie. Nie umiem cię wykreślić z życia. Ostatnie pozdrowienia przyszły jeszcze z tego świata. Pisałaś. Ściskam gorąco i skoro nie odbierasz telefonów, wysyłam ci martwą kartkę. Próbowałam, na próżno, bo czy można się dodzwonić do nieba? Takich wierszy w zbiorkach Emilki też jest wiele. W miejscu na Ziemi również. A ponieważ spotykam się z Państwem, w dniu tak szczególnym to nie zapominajmy o swoich bliskich, o swoich przyjaciołach i znajomych. A te symboliczne płonące świeczki, ten wiecznie płonący ogień niech będzie pamięcią o nich i niech wiecznie płonie, bo tak długo żyją w naszej pamięci, w naszych wspomnieniach, w naszych opowieściach, jak długo o nich opowiadamy. Tak długo o z nami są. Niech ciągle będą z nami, bo to cudowne chwile mając takie myśli i takie wspomnienia. Dziękuję bardzo.